Dokładnie tego potrzebuję. Co jeszcze, co jeszcze? O, prawda! Pamiętam, że mamy to gdzieś tutaj. No dalej, jestem pewna, że to widziałam. O, tam jest! Tak, to na pewno zadziała. Jak to było? Włożyć cukierek do butelki. Aha. Stop! Nie wiesz, że ten eksperyment jest niebezpieczny? Czy nigdy nie widziałaś w internecie, co może się stać? Och, daj spokój. Chciałam tylko zrobić eksperyment. Tak, najwyraźniej nie wiesz. Śmiało, obejrzyj filmik i pamiętaj, że dopiero co to posprzątałaś. Okej, znalazłam to. O nie, nie zrobię tego. Widzisz? Mówiłem ci. Oh, chwała ty widawie, że tu byłeś. Może coś bezpieczniejszego? Oczywiście, czemu nie? Oh, to będzie naprawdę wspaniałe, Su. Zaczynajmy. No proszę, co my tu mamy? Interesujące. Och, daj spokój, nie widzisz? To są szklanki. Tak, wiem, że to szklanki, ale co jest w środku? Ach, to najlepsza część. Słuchaj uważnie. Będziemy eksperymentować na szlamach. A, rozumiem. Ale co to za płyny? Och, cierpliwości, Su, psujesz mi efekt. Okej, zabierajmy się do tego. A więc to jest roztwór mydlany, to jest Coca-Cola. To jest coś do mycia okien, a to do naczyń. Zobaczmy, co robią ze szlamami. I oto nasz pierwszy szlam. O, jaki rozciągliwy. Gdzie mam go położyć? Niech będzie ta szklanka. Żółty szlam pójdzie tu, a niebieski tam. Zaraz, potrzebujemy jeszcze jednego. Miałam wypadek, Su. Nie pytaj, po prostu mi pomóż. Teraz będziemy się świetnie bawić. O, mam nadzieję. Od którego mam zacząć? Może od tego? Okej, łatwo zmieści się w tej szklance. Dobra wiadomość. Myślisz, że rozpuści się w tym płynie? Spójrz, niebieski szlam zmienia kolor w żółtym mydle. Wygląda na zielonkawy. O, nie chcę opaść na dno. Teraz mój ulubiony! Zielony? Dlaczego zielony? Różowy, Su, różowy! Płyn jest różowy, prawda? Wow, po prostu spójrz na to! Fascynujące! I ostatni. Kola i żółty szlam. Co wygra? Czy powinniśmy... Stop! Za wcześnie, żeby sprawdzać efekt! Daj im czas! Mamy inne eksperymenty do zrobienia! Chodź, Su, mam więcej pomysłów! Ui! Co to ja mówiłem? Co? Zobaczcie, ile tu mamy samów! Hurra! No dobra, co będziemy robić, Su? Użyjemy tego. To? Co to jest to? Co? Hej, przestań się wygłupiać! Wow, blond mi pasuje! Uwielbiam to! Dzięki, Su! Więc wzięłaś szlam, różowy szlam i pionkę do golenia? Muszę przyznać, idealne połączenie! Tak, i możemy dodać tyle pionki do golenia, ile chcemy. Nawet małą górkę. Tylko nie za dużo! Cicho, Sami, potrzebujemy... Ups, Su, o, przepraszam! Mieszamy to wszystko bardzo dokładnie. Hej, coś się zdecydowanie dzieje. Szlam staje się coraz większy. I spójrzcie na ten kolor. Ładny. Zastanawiam się, czy później znowu stwardnieje. Wow, spójrzcie na to. Nic nie zostało z różowego szlamu. Jest super miękki i gąbczasty, a kolor jaśniejszy. Zobaczcie, jaki jest rozciągliwy. Chyba nigdy nie powinnam pozwalać samemu bawić się pianką do golenia. Wołałaś mnie? Wow, ten szlam jest teraz taki... O, mam pomysł! Gdzie to było? Gdzie to było? O, tutaj! Prawie myślałem, że zgubiłem, Su! Dodajmy te ładne, kolorowe rzeczy do naszego szlamu! Będą super pasować! Genialny pomysł, Sami! To sprawi, że będzie jeszcze bardziej uroczy! Ale które powinniśmy wybrać? Wszystkie są takie piękne! Może te? Teraz wszystko wymieszam. Tak. Oh, jakie to rozciągliwe. Ale te ozdoby trochę go utwardziły. Wow, ten szlam wygląda niesamowicie. Mówiłem ci. No i ja też wyglądam świetnie. Kto wygląda fajniej według was? Jeśli ja, dajcie łapkę w górę. A jeśli ten blady, miękki szlamik, to subskrybujcie kanał. Tak. Czekaj, Sam, chcę... Nie, jestem tak rozciągliwy jak ten drugi różowy facet. Już lepiej. Wygląda na to, że jestem zdana na ten szlam. W każdym razie wygląda super, ale zastanawiam się, co dalej. Nasz następny eksperyment? Wow, dlaczego robi się tak zimno? Śnieg? Szlamy nie lubią śniegu. Su, pada śnieg, czy to już zima? Jeszcze nie. Jesteś pewien, że to nie jest część twojego eksperymentu? Co to jest? To tylko kolejny szlam. Wiem, zamroźmy go. Idealny szlam do zamrożenia.
Wiem, jak możemy go udekorować. Poczekaj chwilę. Skoro zamierzamy to zamrozić... Dlaczego nagle jest tak zimno? Dużo lepiej. Co ja mówiłam? A, tak! Użyjemy tych pięknych płatków śniegu. Jak myślisz? Myślę, że to dobry pomysł. Wiem. Nasz szlam i śnieżynki wyglądają świetnie razem. Oczywiście, musimy dodać też trochę śniegu. Tylko odrobinę. O! Cóż, może nie do końca. Znasz moje zdanie. Im więcej, tym lepiej. O, takie śliczne. Mówiłem ci. Poczekaj tutaj, pójdę po pojemnik, żeby to włożyć. Przyjaciele, mamy trzy opcje. Trójkąt, kwadrat albo pojemnik w kształcie serca. Który powinienem wybrać? Trudna decyzja. No dobrze. No dobra, zrobimy szlam w kształcie serca. Ha, podskakuję. A ja mam coś, do czego może wskoczyć. Włóż go do środka. Rozprowadzę go po naszym serduszkowym pojemniku. Jest rozciągliwy, ale dlaczego nie chce pozostać na swoim miejscu? Jak, skończyłaś? Jeszcze nie? Okej, ty tutaj kończ, a ja przygotuję nowy eksperyment. Hurra! To będzie spektakularne. Nie potrzebuję już tej czapki, więc będziemy... Hej, puszczaj! Dlaczego wszystko się do mnie lepi? Sami? O nie! Co zrobiłeś z moim t-shirtem? Spójrz na to! Co? O, przepraszam, Su, naprawdę nie wiem, co się stało. Ale mam pomysł. Może usuniemy ten szlam i zafarbujemy twoją koszulkę na różowo. To świetny kolor, mój kolor. Chyba możemy spróbować. Najpierw wezmę trochę wody. Proszę bardzo. Nie, Su, nie mnie. Mam coś lepszego. Proszę, weź ten śliczny różowy szlam. Podoba ci się? Może być. Zobaczmy, co tu mamy. O, to jest naprawdę ładne. Będziemy mieli dużo różu. Ten szlam jest miękki i bardzo rozciągliwy. I oczywiście różowy. Sam, nie musisz tak na mnie patrzeć, okej? To dlatego, że różowe szlamy są najlepsze i wiesz o tym. Nie zaprzeczam, bo to prawda. Wrzućmy nasz najlepszy z najlepszych szlam do wody. Użyję łyżki, żeby wszystko razem wymieszać. Dlaczego to się nie miesza? Muszę przyspieszyć. To nie jest tak proste, jak myślałam, ale zmierzamy do celu. I oto efekt. Włóż to do wody, jestem ciekawa. Jeśli coś się stanie, Sami... teraz jestem trochę zdenerwowana. Zostawię to w tej różowej wodzie na jakiś czas. I co tu mamy? Jaki ładny i różowy! Wyszło właściwie dużo lepiej niż myślałam. Zobacz, jak zmieniły się nasze wcześniejsze szlamy. Właściwie to mi się nie podoba. Ten widok jest jakby niepokojący. O, co się stało z tobą, mój niegdyś zielony bracie? Rozpadłeś się, a ten tutaj się utopił. O, nigdy więcej nie będę pić coli. Tylko ten ostatni jest mniej więcej okej. Który najpierw, Sam? Czy na pewno to bezpieczne? Wyglądają naprawdę przerażająco, fuj. Przynajmniej spróbujmy. Zaczniemy od tej szklanki. Z zielonym szlamem i różowym płynem do naczyń. Fuj. Płyn chyba bez zmian. A co ze szlamem? Zobaczmy. Stop, Su, załóż rękawiczki! To niebezpieczne! Widziałeś, co się stało? No dalej, załóż rękawiczki! Masz zupełną rację, Sami. Nie przemyślałam tego. Obrzydliwe. Ten szlam jest taki śliski. Ohyda. Jest za miękki i wcale się nie rozciąga. Zmienił też kolor. O, zobacz. Jest teraz prawie płynny. Wygląda na to, że zamienia się w owsiankę. Ale wolałabym jej nie próbować. Nie podoba mi się, jak to wygląda. Cieszę się, że założyłam rękawiczki. Dzięki za radę. Słuchaj, Su, nigdy więcej nie będę zmywać naczyń. Nie chcę stać się miękki i zmienić się w galaretkę jak ten szlam. Straszne! A co powiesz na to, żebyśmy zbadali ten? Wygląda prawie normalnie. Czy coś się z nim stało? Pozostał niezmieniony? Interesujące. Jasne, sprawdźmy to. Jak pamiętam, moczył się w płynie do mycia okien. Zastanawiam się, czy zmiękł. Cóż, nie zamienił się w owsiankę. To dobrze, ale na pewno zrobił się bardziej miękki, widzisz? Wydaje mi się, że teraz nie jest tak rozciągliwy jak wcześniej. O, im bardziej go zgniatam, tym bardziej staje się miękki. Wow, jednak się zmienił. Teraz wygląda jak pajęczyna. Fajne! Okej, teraz spróbujmy. Nie, Su, następne powinno być mydło. Zagrajmy w grę. Kamień, papier, szlam. Raz, dwa, trzy. Ha, przegrałaś, wygrałem. Weź mydło. Okej, Sami, mydło wygląda tak jak wcześniej. Aha. O, ale już czuję, że szlam jest miękki i cóż, szlamowaty. W ogóle się nie rozciąga. Po prostu łamie się na kawałki. I mamy tę bezkształtną masę.
Chyba muszę powiedzieć Samowi, żeby przestał używać mydła podczas prysznica. Przy okazji, teraz to się naprawdę dobrze pieni. Cóż, ten szlam zasadniczo zamienił się w mydło. Zobaczcie! Wymieszam go dokładniej i teraz możemy go po prostu używać do mycia rąk. Dość tego! Czas sprawdzić, co Coca-Cola zrobiła z naszym szlamem! To wygląda bardzo interesująco. Chyba nasz płyn utknął w szklance. Pomogę mu. Oto jest! Aha! Ten szlam rozpada się na kawałki jeszcze łatwiej niż poprzedni. Wygląda, jakby kawałki szlamu unosiły się w jeziorze Coli. Zastanawiam się, co się stanie, jeśli go tu zostawimy? Czy całkowicie zniknie, czy nie? W każdym razie teraz wygląda to jak dupa, która pachnie kolą i ma małe kwiatki szlamu w środku. Z drugiej strony mamy teraz wiele małych szlamików. O, Su, poczekaj! Zapomnieliśmy o naszym zamrożonym szlamie. Zaraz wracam! Ryzykowałem życie, żeby zdobyć ten szlam, Su. Mam nadzieję, że to docenisz. Muszę się teraz ogrzać. Och, dzięki, Sami. Jesteś moim bohaterem. Ale twarde. Jak mogę to stąd wydostać? Mam nadzieję, że to pomoże. To urządzonko jest wystarczająco mocne. Tak, dokładnie jak myślałam. Działa. Wygląda jak... lody. I już się nie rozciąga. Teraz też jest dość twardy. Ale nie zmienił koloru. Interesujące. Zastanawiam się, czy wróci do poprzedniego stanu, jeśli zostawię go tutaj na stole? Raczej nie. Jest zbyt zamrożony. Wiesz co, Su? Ten szlam wygląda teraz jak piasek kinetyczny. Mówiłam ci, że szlamy nie lubią zimna. Jej, udało mi się to wyjąć. Ma kształt serca. Jakie to słodkie. A co, jeśli spróbuję to rozwalić na kawałki? O, wow, to całkiem relaksujące. Uwielbiam to. Zobaczmy, czy jest tak rozciągliwy, jak wcześniej. Nadal się rozciąga. Zaskakujące. I takie satysfakcjonujące. Zdecydowanie wolę zamrożone szlamy niż te nasiąknięte dziwnymi rzeczami. Spójrz na ten niebieski szlam. Wygląda teraz jak ciastko, prawda? Rzeczywiście. Śliczne ciasteczko ozdobione śnieżynkami. Myślę, że Elsa by je polubiła. Co jeśli spróbuję je zgnieść? Jakie twarde. Czy mam je trochę podgrzać? W każdym razie ten szlam nie jest tak rozciągliwy jak poprzedni. Ale jest przyjemnie chłodny w dotyku. O nie, co zrobiłaś z moim ciasteczkiem? Zniszczyłaś je! Co mam teraz dać Elsie, kiedy ją odwiedzę? I tylko żartuję. Pożegnajmy się, Suzy! Okej, podobało mi się to, co dzisiaj robiliśmy. Wiem, mi też! Dzisiejsze eksperymenty były fantastyczne! Przyjaciele, jeśli podobał wam się dzisiejszy filmik o szlamach, zasubskrybujcie nasz kanał! A, szlam mnie zjada! Pomocy! Nie zapomnijcie polubić tego wideo! Pa, pa!